Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja troszkę przeniosę Państwa w świat malarski Józefa Chełmońskiego, który jest, myślę, doskonale znany nawet z podręczników języka polskiego, jego babie, lato czy bociany, myślę, każdy z nas kojarzy. Zachęcam też gorąco do odwiedzenia właśnie jego wystawy w Muzeum Narodowym, która się otworzyła pod koniec września, na pewno jest to dobra okazja do zobaczenia wszystkich tych dzieł, większość tych dzieł, które ja państwu pokażę, znajduje się właśnie na wystawie i o wiele więcej, bo jest tam 119 aż obrazów Wielkiego Mistrza, więc naprawdę warto. Kto z Warszawy nie jest, będzie miał okazję, bo wystawa będzie wędrować do Krakowa, a później też do Poznania, więc zachęcam gorąco. I tutaj słów kilka Józefie hełmońskim, który był wybitnym obserwatorem zarówno przyrody, ale także takiego życia wiejskiego. Sam urodził się właśnie 6 listopada, czyli niedługo będziemy obchodzić jego jakby urodziny, w 1849 roku we wsi Boczki Podłowicza. Rodzina Józefa Chełmuńskiego dzierżawiła tam właśnie ziemię. I pochodził on z zubożałej szlachty. Zawsze tutaj w rodzinie hełmońskich niestety problemy finansowe się pojawiały. Mimo to rodzice dbali o edukację już Józefa hełmońskiego i chcieli, żeby tutaj syn był wychowany też w takim duchu patriotycznym i żeby był też dobrze wyedukowany. W związku z tym pobiera nauki w gimnazjum w Warszawie, ale dla nas najważniejszym momentem jest, kiedy rozpoczyna swoją naukę właśnie pod względem artystycznym. I tutaj trafia w 1867 roku do pracowni też wielkiego malarza i bardzo ważnej persony ówczesnej warszawskiego ośrodka kultury, Wojciecha Gersona, który był świetnym dydaktykiem, i on koncentrował właśnie to życie edukacyjne ówczesnej Warszawy bardzo silnie. Takim drugim ważnym ośrodkiem był oczywiście Kraków, skumulowany wokół postaci Jana Matejki. No a w Warszawie tutaj Wojciech Gerson odgrywał bardzo ważną rolę. I dla takiego młodego Józefa Chełmońskiego, Właśnie wypychał go, aby chodził i szkicował przede wszystkim w naturze. I to między innymi Józef Hłamoński zawdzięcza właśnie Wojciechowi Gersonowi, że on dbał bardzo o to, żeby jego uczniowie chodzili, patrzyli, obserwowali i szkicowali wszystko w naturze, ale nie w sposób bezmyślny, że na przykład odzwierciedla coś, tylko właśnie poznali taką głębię, zafascynowali się tą przyrodą. No i niestety tutaj edukacja się kończy w 1870 roku. Mówię niestety, ponieważ w tym roku też umiera ojciec Józefa Chełmońskiego, i tak jak wspominałam, borykali się oni z problemami finansowymi, no i młody Chełmoński niestety nie może kontynuować swojej dalszej edukacji, ponieważ takiej możliwości, pamiętajmy, Polski nie było wtedy na mapach światowych. Jedną z represji właśnie było zamknięcie akademii, właśnie w sztuk pięknych w Krakowie, gdzie mógłby kontynuować swoją edukację, ale była zamknięta, więc takim jedynym miejscem, które koncentrowała ówcześnie polskich tutaj malarzy, było między innymi Monachium, bądź też Francja, a dokładnie Paryż. No ze względów finansowych tutaj problemy ma Chełmoński, aby dalej kontynuować swoją naukę, ale mu się to udaje. Dzięki pomocy właśnie znajomym wyjeżdża w 1872 roku do Monachium i tutaj właśnie bardziej związuje się z polskimi artystami z tak zwanej szkoły monachijskiej niż jakby z samą uczelnią. On tam studiuje przez niecałe dwa semestry, proszę państwa, bo nie przypadła mu te, ta miejscowość za bardzo do serca. Denerwowało go to, że tam wszystko musi być idealne, pod linijkę, że nie ma żadnej jakiejś dzikiej kępki trawy zostawionej, tylko wszystko, nie wiem, muszą mieć pięknie wyrównane i wraca on właśnie w 1874 roku. Wtedy też udaje się na Ukrainę, Podole, Huculszczyzna, to są właśnie takie tereny, te stepy ukraińskie, które artystów też ówcześnie bardzo fascynowały. No i ten hełmoński wybiera się w tą podróż, wraca i razem ze Stanisławem Witkiewiczem, ojcem i m.in. Adamem Chmielowskim zakłada właśnie swoją pracownię w Hotelu Europejskim. Bardzo ważne miejsce, nazywana ona kuźnią polskiego realizmu. Niestety nie zachowała się do naszego czasu i w tym czasie między innymi Hełmoński maluje jedno z najbardziej swoich dzieł znanych, czyli Babie Lato, które, no tutaj zaraz Państwu zdradzę, nie cieszy się zbytnym entuzjazmem krytyków, ale to będzie za chwileczkę. No i taki cały czas krytykowany ten biedny Józef Hełmoński stwierdza, za namową też przyjaciół, żeby wyjechał może do tej zagranicy, tutaj do Paryża i decyduje się właśnie na to, aby wyjechać i w 1875 roku wyjeżdża. Spędza aż 12 lat we Francji i tam w przeciwieństwie do naszego tutaj kraju odnosi sukces, przede wszystkim sukces komercyjny i jest takim bardzo, cenionym i uznanym wtedy artystą. Później powraca i to jest takie dla nas kluczowe dla tych naszych właśnie głównie ptasich przedstawień, które ja państwu zaprezentuję. Powraca w 1887 i osiada w 1889 we wsi Kukłówka w domku takim zakupionym, dworku drewnianym. Kawałek ma też ziemi, którą uprawia. No bo tak naprawdę, jak wspomniałam, tutaj on też wywodził się ze wsi i tego życia takiego wiejskiego doświadczył. No niemal tu po prostu był no tak jak chłopstwo, tylko tyle, że nie był zubożałą szlachtą, ale finansowo niestety się nie przelewało. To już tutaj za bardzo kończymy z datami, więc przejdziemy do atrakcyjniejszych tutaj przedmiotów. I tak jak wspomniane właśnie, babie lato, które powstało i było ono krytykowane, a między innymi dlatego, proszę państwo, że no, krytycy, jak można pokazać kobietę leżącą jeszcze w jakichś takich dziwnych proporcjach z gołymi i brudnymi stopami, Przecież Polski wtedy nie było na mapach światowych, więc powinno się pokazywać tematy, które przystoją, tak? Takie narodowo-wyzwoleńcze. I tutaj kontrowersje były duże. I te dzieła, krytyk, taka krytyka właśnie wobec Chełmońskiego właśnie była, że on pokazuje tematy, w ogóle jakieś sanny albo ludzi tutaj stojący w błotach, że jak to tak można, kiedy nie ma państwowości, takie rzeczy pokazywać. I pozwolę sobie przeczytać taki fragment właśnie jednej z krytyki. Każdemu dobrze znane są te wybryki rozkieł znanej fantazji artysty, przewijające się to w koniach podobnych do jakichś potworów piekielnych, to w niepo, nieproporcjonalnie i brzydkich dziewczętach rozłożonych nieestetycznie. Pod ołowianym niebem, lub stojących w błocie wśród łąki pobryzganej żółtymi kropkami. Więc tak się odnoszono do sztuki. Teraz dla nas, z perspektywy czasu, jest to coś zaskakującego, tak? ponieważ każdy z nas ceni bardzo twórczość Hełmońskiego i te prace. No ale ówcześnie, no niestety, tematyka, którą poruszał Józef Chełmoński, no krytykom się nie podobała. Oni byli bardziej ukierunkowani na te takie tradycyjne, jakieś narodowe malarstwo. I tak samo właśnie tutaj, jeden z najbardziej znanych też obrazów, który znajduje się w Krakowie, czwórka, też właśnie ganione, że to jakieś dzikie zaprzęgi po błotach i w jakichś dziwnych skrótach perspektywicznych. Więc te rzeczy niestety krytykom się nie spodobały. Dobrze, że chociaż teraz znajdują uznanie, i to nie małe. I tak jak wspominałam, właśnie uznanie i komercyjny sukces, hełmoński dopiero tutaj podczas wyjazdu we Francji zyskuje. I tam wiedzie mu się bardzo dobrze. Już jak przyjeżdża, na początku wystawia w salonie paryskim swoje prace i zostają one zakupione. I proszę sobie wyobrazić, że to co było u nas ganione, to właśnie Francuzów bardzo pociągało. Dla nich były te stepy ukraińskie bardzo atrakcyjne i te wszystkie właśnie san na te zaprzęgi konne były dla nich czymś niebywałym egzotycznym i bardzo chętnie kupowali od Hełmońskiego tutaj te dzieła. Ale też no niestety nic nie trwa wiecznie. E, tutaj jeszcze Państwo mogą zobaczyć właśnie dworek w kuklówce. To jest właśnie Maria e, Hełmońska-Szymanowska i Józef Hełmoński miał z nią siedmiorgo dzieci. Niestety. Trójka z nich w dosyć wczesnym tutaj etapie życia umarła. No i samego Józefa Chełmońskiego mogą Państwo zobaczyć, który był takim dosyć rosłym chłopem, jak to się mówi, był takim postawnym. Stanisław Witkiewicz śmiał się, że go nawet na tym Monachium to się go tak obawiali ze względu na pasturę. <grym> tak. I teraz przejdę do właśnie dzieł. Tak jak mówiłam, takim kluczowym elementem jest powrót do Polski i wtedy, kiedy on osiada w kuklówce więc to jest rok dopiero 1889. Wtedy widzimy znaczącą zmianę w twórczości Józefa Chełmońskiego. Zaczyna on tworzyć już żegna się z tymi właśnie takimi zaprzęgami konnymi, jarmarkami, czy właśnie jakimiś chłopskimi przedstawieniami, a bardziej kieruje się w stronę takiego mistycyzmu. Zaczyna też bardziej wracać do takiej duchowej, religijnej swojej strony, ale także kieruje się przede wszystkim w stronę pejzażu, pejzażu takiego bardzo nastrojowego. I tam głównie kumulują się właśnie te pejzaże z naszymi ptasimi bohaterami, o których ja opowiem. A tu pokazuję Państwu dwie pierwsze prace. Dwie pierwsze, jedna z pierwszych prac, właśnie Józefa Hełmańskiego. Myślę, że on do żurawi miał duży sentyment i się nie dziwię, bo to są przepiękne i cudowne ptaki. Wykonał trzy takie, takie obrazy w takiej kompozycji, bardzo zbliżone do siebie. jeżeli Państwo się przyjrzą, to tutaj jeden z tych ptaków na pierwszym planie ma właśnie skrzydło. Widać jakoś uszkodzone, obok niego są pióry. I tu krytycy też jakby widzieli los Hełmońskiego, który jakby patrzy na współbrateńców, którzy odlatują, i mogą się dalej kształcić. Natomiast on niestety tej możliwości za bardzo nie miał. Więc tu właśnie potem tak badacze upatrywali, że jakby Hełmoński zawarł tak w swój swój los w tych obrazach, że właśnie on nie może dalej kontynuować. Ale słów kilka o żurawiach, bo tutaj Chełmoński je przedstawił w momencie, kiedy zbierał się na tak zwane zlotowiska i opuszczały nasz kraj. E, tutaj mamy z kolei dwa jakby ostatnie obrazy Józefa Chełmońskiego i proszę zobaczyć, że znowu są to żurawie, więc mamy jakby taką klamrę żurawie o świcie i generalnie świt bardziej homoński lubił malować. No są to cudowne prace i świetnie oddane te ptaki, kiedy właśnie zbierają się na, przed odlotem, właśnie w wspólnych polanach. Bo generalnie, zaraz tu Państwu powiem, co nieco o naszym żurawiu że jest to ptak sporych rozmiarów może mieć do 200 cm przylatują dosyć wcześnie. Były one uznawane jako takie symbole właśnie wiosny bo przylatują już w lutym. Teraz ta tendencja troszkę się zmienia, ponieważ nie wiedzieć, znaczy wiedzieć czemu, przez ocieplenie klimatu, ptaki te decydują coraz bardziej się na to, aby spróbować i przezimować. No a zimy im tu umożliwiają. I niestety coś, co dla innych ptaków jest zabójcze, a mianowicie takie duże właśnie monokultury, na przykład kukurydzy, dla żurawi są rzeczą zbawienną, bo one głównie właśnie tam szukają pożywienia zimą i dlatego też decydują się zostać. No i tendencję wzrostową póki co mają, ale ten ptak jest związany właśnie z terenami mokradeł, podmokłych. To jest typowe dla nich środowisko. Jeżeli zabraknie im tych terenów, one nie będą mogły po prostu swoich lęgów składać i stracimy tego ptaka. Więc to jest bardzo ważne, że mimo, że jego tendencje rosną, to jeżeli nie będziemy chronić siedliska tego podmokłego, gdzie on świetnie się czuje, mianowicie właśnie w bagnach, torfowiskach czy w olsach, to są takie ulubione tereny żurawia, no to tych lęgów nie będzie i tym samym populacji nie będzie. A populacja żurawia w Polsce jest jedną z największych w Europie i tutaj też na przelotach te ptaki spotykają się głównie w naszym kraju, znaczy się łączy z ich, taki trakt właśnie podróży i to jest bardzo ważne, abyśmy te siedliska chronili. No i w lutym, kiedy przylatują te żurawie, potem łączą się w parę, bo to są ptaki monogamiczne, odbywają się ich spektakularne gody. Naprawdę tutaj samiec skacze, walczy z przeciwnikami. Są to naprawdę tutaj, Państwo mogą na tym górnym zdjęciu zobaczyć taką próbę uchwycenia. I tych podniebnych takich akrobacji, które wykonują żurawie, i jest to naprawdę bardzo widowiskowe. W okresie lęgowym właśnie żurawie są takimi odludkami. Składają zazwyczaj tak jedno, dwa jaja, i tak udaje mi się tutaj mieć dwójkę młodych, wtedy jeden z rodziców zajmuje się jednym, drugi z drugim. I ten stan rzeczy trwa właśnie, aż ten lęk zostanie wyprowadzony w tych właśnie podmokłych terenach, które też umożliwia im to, że mogą spokojnie te młode wychowywać, bo nie są narażone aż tak na drapieżnictwo. No bo ponieważ trudno tam się dostać, nam ludziom na pewno, chociaż tyle, i na przykład innym drapieżnikom też jest trudniej się dostać. No i następnie, kiedy już uda się wychować młode. Są one właśnie, zbierają się te rodziny na takich rozlewiskach, jak mogliśmy widzieć u Zbierają się i tutaj już od połowy września Również teraz trwają właśnie migracje tych ptaków, więc myślę, że może państwu się już udało spotkać taki piękny, jakiś wielki klucz żurawi, a żurawie są bardzo głośne i słychać z daleka, ich klangor, fangor, to naprawdę jest, to się może nieść nawet na 4 km, to są jedne z najgłośniejszych ptaków, więc to jest naprawdę bardzo wspaniałe, więc zachęcam do obserwacji. To zazdroszczę. Ja w Warszawie niestety, jak do Campinosu pójdę, to może. I tutaj właśnie takie zestawienie, żeby zobaczyć naprawdę, jakim wybitnym artystą był Józef Chełmoński, jak on umiał uchwycić ten taki moment i nastrój. Pod spodem widzimy zdjęcie właśnie żurawi i na górze jego to powitanie słońca jest naprawdę niezwykły, niebywały i tutaj nawet ym, przyjaciele hełmońskiemu zazdrościli niebywałej takiej właśnie pamięci fotograficznej, bo on ponoć potrafił nawet obraz namalować z pamięci po prostu swoje i to jest niebywałe i to, tego mu zazdroszczono i naprawdę był świetny pod tym kątem obserwatorem i ludzi, i, i przyrody. I zachęcam, jakby ktoś tutaj był zainteresowany losem żurawi, to zachęcam do śledzenia, jest taki projekt Polskiego Parku Narodowego i Fundacji dla Przyrody. Młode właśnie żurawy, które tam się wylęgną, mają nadajniki i można śledzić ich zmagania, teraz na migracjach. A jak wrócą do naszego kraju, to i można śledzić, podglądać, co się tam na gnieździe dzieje, czy tam młode są jakieś, czy nie ma. Więc to jest bardzo ciekawy właśnie projekt, bo tak jak mówiłam, mimo że liczebność ich wzrosła i od czasów Chełmońskiego byłby on zdziwiony, że jest ich teraz tutaj tak sporo, choć to też nie jest sporo, ale jeszcze do niedawna w północno-zachodniej Polsce głównie można było spotkać Żurawie. Ja pochodzę ze Świętokrzyskiego i tam już od kilku lat są, więc mnie to osobiście bardzo cieszy. Oczywiście wchodzą też jakby w szkodę rolnikom, więc tutaj jest taki mały konflikt, ale myślę, że warto coś działać i rozwiązywać takie problemy. Kolejnym ptakiem, który ma tendencję niestety bardzo spadkową, i też z opowiadań wiem, że kiedyś był to bardzo liczny ptak, a obecnie nie jest już tak liczny i naprawdę jego tendencja spadkowa jest dosyć duża, są czajki. Tutaj Hełmoński właśnie świetnie uchwycił czajki nad takim wiosennym rozlewiskiem. Przy ich akrobacjach godowych, bo tu właśnie Samce podczas swoich tutaj w marcu. Czy kwietniu, w okresie godowym, właśnie robią takie podniebne akrobacje, i tu też jest charakterystyczny dosyć, tak, bo on jest czarny, a te skrzydła od spodu są białe i takie lekko zaokrąglone. I też hełmańskiemu udało się to świetnie oddać. No i tu woda znowu jest słowem takim kluczowym, ponieważ no, takie zalane łąki są bio biotopem, e, biotopem właśnie czajek. One potrzebują takich miejsc, i one tam. Właśnie składają w zagłębieniach, bądź na takich, jeżeli jest bardzo podmokło, to sobie przynoszą jakiś materiał i zakładają gniazda. Tutaj kolejne na tafli takich pięknych kaczańców. No i w liczbach. Teraz mamy właśnie populację około między tak 90 a 123 tysiące osobników. Dymorfizmu, czyli różnicy między samiczką a samcem za bardzo nie ma. Ponoć tutaj troszkę samce mają dłuższy tą, ten, tą kitkę z tyłu. Są to bardzo ruchliwe ptaki i tak jak mówiłam, składają one właśnie w ziemi na płytkim domu, u dołku swoje jajka, więc też niekiedy trudno jest dostrzec nawet te pisklęta, bo one się świetnie potrafią zamaskować, tak jak tu widzimy na dole. I oczywiście jak jest jakieś zagrożenie, to nie nieruchomieją. I tutaj... Tereny zalewowe są dla nich kluczem. Też przez to, że są zmiany w uprawie rolnictwa, chemizacja i też zmiany, właśnie że mamy głównie na przykład te pola wielkie kukurydzy, a zanikają takie wąskie, bardziej jakieś paletka z zadrzewieniami, z krzakami, to powoduje, że ptaki, takie jak czajka, niestety są w odwrocie, ich populacja diametralnie spada. Też to jest ptak uznawany jako oznaka wiosny, bo przylatuje do nas już wcześniej dosyć w marcu. Teraz Państwo mogą też zobaczyć czajki, ale to są czajki, które raczej do nas przyleciały ze wschodu. Te nasze sobie właśnie odleciały już bardziej w stronę na przykład Indii i są zagniazdownikami, a to oznacza, że młode, dosyć szybko po wykluciu, są dosyć samodzielne. Nie potrzebują takiej opieki rodziców. I to właśnie takie ptaki siewkowe mają czy takie, jak zobaczymy chruściele, to to jest dla nich charakterystyczne. I tu właśnie jeszcze kilka zdjęć czajek. Kolejny ptak, bardzo ciekawy, osobiście go bardzo lubię, i tutaj teoria, że ptaki są od dinozaurów, myślę, jak najbardziej się potwierdza, patrząc na niego. Jest to czapla bąk. No, i tutaj widzimy znowu wodę. Wodę, która też jest kluczowa dla tego ptaka. Mianowicie bąki, myślę, że jak tu ktoś, któryś z państwa jest wędkarzem, to myślę, że się udało usłyszeć w nocy bąka, bo on jest głównie aktywny w nocy, a ma dźwięk bardzo charakterystyczny, bo to jest jakby dmuchanie w butelkę, w pustą butelkę i to jest samiec właśnie bąka. Tu Hełmański świetnie go odzwierciedlił właśnie na takich trzcinowiskach, bo oczywiście oprócz tej wody, Bąk potrzebuje trzcinowisk. On tam spędza głównie całą część dnia. On uaktywnia się dopiero o zmroku, wyczekuje i ten ptak potrafi niesamowicie wtopić się właśnie w tą trzcinę. I niekiedy nawet jakieś zagrożenie, on prostuje głowę, tak jak tutaj jest po prawej pokazane. Prostuje głowę i udaje trzcinę, nawet potrafi kołysać się, tak jak ona. No i jest to ptak, nie jest to jakiś super lotnik. Wielkości mniej więcej myszołowa, i jest to oczywiście ptak wędrowny. I w przeciwieństwie do innych z rodziny czaplowatych, no tutaj bąk no nie jest zbyt wierny jednej partnerce, ponieważ potrafi mieć ich dwie, a nawet pięć w swoim rewirze. Bąki są terytorialne i właśnie można je usłyszeć, szczególnie tutaj od. Ma, maja od marca do czerwca, wtedy się odzywają, bo to jest właśnie dźwięk i terytorialny, i do zwabienia samic. Czym wcześniej taki samiec nam się odezwie, to tym więcej ma szans znaleźć partnerek. A tutaj partnerek, jak wspominałam, może mieć nawet do pięciu. Oczywiście jego rola na tym się kończy nie pomaga tutaj Panią wychowywać dzieci, więc tutaj tylko szuka kolejnej samicy. I tak samo dymorfizmu za bardzo płciowego nie ma, więc trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z Panem Bąkiem, czy z Panią Bąk. I tak jak mówiłam, dla nich kluczowe są szuwary, więc takie karczowanie, wycinanie też przy tych rzekach, czy starorzeczach, czy właśnie stawach, wycinanie tych szuwarów, no to pozbawia automatycznie bąka możliwości no, spokojnego życia, bo to jest taki jego typowy biotop. On potrzebuje tego i wbrew pozorom ten ptak znajduje się na całym obszarze niżowym, ale wcale nie jest tak licznie lęgowy, jakby nam się wydawało. Kolejnym takim bardzo ciekawym przypadkiem, który myślę, że też Państwo mogli zaobserwować, jest kurka wodna. Kurka wodna tak była dosyć dawno nazywana właśnie za czasów Hełmońskiego jak najbardziej. Teraz bardziej znana jest pod nazwą Kokoszka. I tu Hełmoński no, jest wspaniałym obserwatorem. Właśnie zobaczył sobie dwie, dwa różne obrazy, dwie różne kurki wodne. Jedna jest bardziej brązowa, ale to wynika z tego, że jest to osobnik młody. I też w takiej jakiejś popołudniowej porze, tutaj może sam Hełmoński spłoszył tą kurką, kurkę wodną i odlatuje. Druga jest przedstawiona właśnie w stawie w lesie. I to jest takie typowe miejsce, gdzie też możemy zobaczyć kokoczkę, bo wiem, ona lubi taką wodę stojącą. Stojącą, spokojną. I to też jest ptak, który potrzebuje szuwarów, zarośli do tego, aby móc się po prostu rozmnażać. tam. Po prostu mieć ochronę, ale też właśnie tworzyć swoje gniazda. I co ciekawe, te nasze kurki wodne, zwane kokoszkami, tutaj w przeciwieństwie do, do ptaków, w której w większości samce się muszą starać o samiczki, jest sytuacja odwrotna, bowiem to samice bywają dosyć agresywne i samice wolą takich samców bardziej tłuściutkich. A dlaczego? Dlaczego wolą takich samców tuściutkich? No bo tu akurat samce wysiadują głównie jajka, więc tutaj mają lepszy termoobieg, że tak powiem, i tutaj samice niekiedy potrafią się bić o, o samce, więc sytuacja odwrotna i tak właśnie taki, czym tłuściejszy samiec, tym tutaj ma okazję tutaj znaleźć jakąś partnerkę, przybierać w nich. I jest to ptak właśnie, tak jak wspominałam, zarośla, co są kluczowe w jego funkcjonowaniu i takie wody właśnie wolno płynące preferuje. I tu co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego na ten temat, bo jak Państwo zobaczą, mamy takiego malutkiego osobnika karmionego przez rodzica, też jest zagniazdownikiem, czyli dosyć szybko po wykluciu jest w stanie funkcjonować sam, więc nawet szybko pobierać pokarm samodzielnie. Właśnie małe są podobne do rodziców, potem robią się brązowe, a potem z powrotem robią się czarne. Czemu tak jest? Tego nie wiadomo. Przyroda jest zaskakująca. I też ta kokoszka potrafi wydać kilka lęgów w roku, nawet do trzech. I tutaj głównie właśnie samica sobie szukają tego dogodnego samca, jak już znajdzie takiego samca, to właśnie składa jaja. Ona troszkę tutaj siedzi na tym gnieździe, ale przede wszystkim ten samiec. No i jeżeli tutaj wyjdzie ten jeden lęk, no to potem już głównie samiec siedzi na tym drugim lęgu i on się. Samica zajmuje się młodymi z pierwszego, a samiec wysiaduje cały praktycznie drugi lęk. No i tutaj tak samo trudno jest odróżnić samca od samicy, więc. Trudno mówić, czy to pan, czy pani kokoszka. I populacja niestety też jest spadkowa. Większość ptaków, które państwu pokażę, niestety mają populację dosyć spadkową. Z wyjątkiem tylko kilku. Tu mamy kolejne dzieło. Tutaj dużo się dzieje. Świt, Królestwo Ptaków. Homoński uwiecznił taki właśnie moment, kiedy ptaki, właśnie o świcie, wyruszają na żerowiska. Ponieważ tutaj zazwyczaj wieczorami, jak ktoś, nie wiem, był z Państwa nad Biebrzą, tam świetnie to, to uwielbiam właśnie dziś nad Biebrzą, tam świetnie to widać, kiedy zapada zmrok, te wszystkie całe ptactwo zlatuje się, żeby tam spokojnie móc tą noc spędzić i właśnie jak wstaje tylko świt, wylatuje na żerowiska. Więc tu widzimy jakieś kaczki, ale skupimy się na tym, co widać najbardziej, czyli na pierwszym planie, czaple, czaple siwo. Czapla, która tutaj, szczególnie przez hodowców stawów, nie jest za bardzo lubiana. Ptak ten bardzo taki dosyć płochliwy jest, wbrew pozorom. I tutaj za czasów Józefa Chełmońskiego tak samo był. I czy żurawie też były to ptaki płochliwe. Do tej pory żurawie też są ptakami takimi, dosyć trudno się je podchodzi. Tutaj w locie charakterystycznie czapla odróżnia to, że ma taką literę S, to ją łatwo odróżnić. I tutaj jej takim podstawowym biotopem są właśnie rzeki, stawy, doliny rzeczne, rozlewiska. Tak jak wspominałam, tutaj nie przypadają za nią hodowcy stawów rybnych. Dzień ona potrzebuje spożyć 300-500 gram. I ostatnie badania pokazują, że to jest taka też mylna tendencja, że się mówi, że. Czaple oczywiście w jej diecie znajdują się ryby, ale to nie jest 100%, że ona je tylko ryby, bo też się żywi płazami, drobnymi bezkręgowcami. I to najnowsze badania właśnie pokazują, że to jest takie dosyć mylne, mylne takie, że ona tylko żywi się rybami i tylko je ryby, bo również pobiera sporo innego pokarmu. Co jeszcze takiego ciekawe? Tutaj pokazałam czaplę białą, która. Obecnie myślę, że każdy z nas mógł już ją zaobserwować. A dlaczego tak się dzieje? Za czasów Józefa Hełmońskiego raczej było to trudne, a jak już było, to było taką rzadkością i sensacją ornitologiczną, bowiem czapla biała preferuje bardziej ciepłe klimaty i ona tutaj z południowej Europy się wywodzi, ale w związku z tym, że klimat się zmienia i ociepla, no, to przywędrowała do, do Polski. Jeszcze paręnaście lat temu to była też właśnie sensacja, jak ktoś spotkał Czaple Białą. Obecnie jest to dosyć popularne, na nikim raczej już Czapla Biała wrażenia nie robi. Nawet niektóre decydują się na przezimowanie. Więc mówię, tutaj Józef Hełmoński miałby zagwozdkę, jakby zobaczył, i też na jego pracach nie znajdziemy Czapli Białej, bo po prostu nie występowała w naszym klimacie. Co dla czapli charakterystyczne i siwych, i, i tych białych. One właśnie są takimi ptakami towarzyskimi i tworzą takie czaplince. Głównie swoje gniazda zakładają na drzewach, i takie właśnie kolonie czapli możemy spotkać. Też z tego co wiem, jak ktoś byłby fanem czapli, może je podglądać w okresie lęgowym. Też jedno chyba z nadleśnictw prowadzi tego typu działania. I czaple są monogamiczne. Tylko ten nasz bąk był takim wykolejencem, e, by że tak powiem, że on tam nie przypadał mieć jedną partnerkę, tylko kilka. Bo wszystkie czaplowate w zasadzie są właśnie monogamiczne. Nawet bączek, który jest mniejszy od bąka, a wygląda bardzo podobnie, też ma tutaj jedną partnerkę. No czaple są tutaj monogamiczne. Ewentualnie ptaki, które są monogamiczne po stracie partnera mogą próbować z jakimś innym ptakiem się e, złączyć. I wszystkie ptaki dotychczas, które państwu pokazałam, są ptakami objęte oczywiście ochroną ścisłą w Polsce. Wyjątkiem takim jest właśnie czaplasiwa, która jest objęta częściową ochroną. I to daje między innymi, żeby mieć pozwolenie od rdoś, aby prowadzić odstrzał tego ptaka, aczkolwiek też jak ktoś jest właśnie hodowcą i posiada stawy rybne, no to może nawet w okresie lęgowym te ptaki przepłaszać. Więc no, tak już pozostawię to bez komentarza. Kolejna taka scena, już nie jest taka, nie jest to taki pejzaż, tylko bardziej pejzaż z akcentem polowania i przedstawia gatunek taki ciekawy, bardziej już tutaj związany z lasem, mianowicie słonkę. Generalnie Józef Hełmoński wiemy, że nie był fanem polowania nie był fanem myślistwa i jak tworzył takie obrazy, jest na przykład też scena z Głuszcem, no to generalnie na jakieś zamówienia. I tu kilka słów o naszej Słońce, która jest związana bardziej właśnie z takimi podmokłymi lasami i potrzebuje ona właśnie lasów, ale też prześwitów w tych lasach, czyli między innymi takich pasiek, borów z bogatym podszytem, ale no przede wszystkim... Nie, nie słonka, to jest słonka. Rycyk jest o wiele większy. Tak, 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 tak. Tak, a rycyków jeszcze jest mniej. Nie, słonka, słonka, mogę cofnąć. Bo to jest maleństwo wielkości właśnie tak, gołębia. Tak chętnie nadal można na słonkę polować. Niestety. Mięsa z tego, że tak powiem, nie będzie, ponieważ jest to ptaszek wielkości gołębia. Generalnie zabijano je głównie dla piórka, którym sobie przyozdabiano kapelusz właśnie myśliwski, bądź też właśnie aby stworzyć sobie pióro do pisania. I tak jak wspominałam, ptak niewielkich rozmiarów potrzebuje przede wszystkim takich wilgotnych lasów. Więc takich, jak chcemy chronić tego ptaka, no to musimy tutaj zaprzestać osuszania terenów. Ponieważ no to powoduje, że odbieramy znowu życie, do, miejsce do życia tym ptakom i takie wilgotne lasy, ale też z takimi właśnie przesiekami czy polanami są takim typowym środowiskiem słonki. No, jest dosyć urocza. Scena, którą uwiecznił Hełmoński, może jeszcze do niej wrócę, przedstawia okres godowy tego ptaka, ponieważ jest to tak, tak też terytorialne i ona w momencie, kiedy robi się zmierzch, najczęściej wylatuje samiec, oblatuje swoje terytorium i wydaje się przy tym takie chrapliwe dźwięki i tym samym wabi samice. No i oczywiście w tym okresie też polowano na te ptaki, kiedy mają okres godowy, i tu właśnie Hełmoński taką scenę uwiecznił. No, prawda, że tutaj pisklę y, słonki jest dosy, dosyć urocze, i tak wbrew pozorom trudno jest ją zobaczyć w lesie, ponieważ jak tu na jednej specjalnie dobraną taką fotografię, gdzie ona się świetnie maskuje. Najczęściej słonka, jak już zobaczymy w lesie, to w momencie, kiedy się poderwała i, i ucieka, a wypatrzeć ją, to jest też nie lada sztuka. A żywi się głównie jakimiś takimi drobnymi bezkrągowcami, i najbardziej lubi z nich właśnie drżownice. Kolejny ptak, który by zdziwił Józefa Chełmońskiego, ponieważ jego populacja obecnie jest dosyć duża. Za jego czasów, wbrew pozorom, łabędzi niemych nie było tak sporo. Tutaj jeszcze państwu zdradzę jedną ciekawostkę i może zaczniecie się lepiej przypatrywać, bo myślę, że każdy z nas widział łabędzia niemego. Jest to najcięższy latający ptak w Polsce. Zaraz pokażę innego, który kiedyś jeszcze do ubiegłego wieku był najcięższym takim latającym. Obecnie to miano właśnie ma łabędź niemy, który pochodzi z rodziny kaczkowatych. I samce potrafią tutaj 11-12 kilo ważyć. No, to jest dosyć fenomenalne, jak właśnie ten łabędź startuje albo właśnie ląduje. Taka naprawdę spora. Sporych wielkości ptak niezbyt zgrabnie to robi. Oczywiście ptaki są monogamiczne i tutaj samiec z samicą też w okresie godowym piękne tańce uskutecznie. No i wszędzie możemy w sumie teraz zobaczyć te łabędzie nieme, w akwenach, stawach, jeziorach, na rzekach. I on się żywi głównie roślinami. Tutaj jest w rogu taka mała ciekawostka, ponieważ mamy takie coś jak łabędź niemy w odmianie polskiej. A charakteryzuje się tym, że właśnie brzydkie kaczątko nie jest do końca brzydkim kaczątkiem, bo tutaj dopiero przy około trzeciego roku życia się młode przebarwiają w biel. Natomiast radzę tu uważnie na przyszłość patrzeć, mi się jeszcze nie udało wypatrzeć, ale łabędź niemy właśnie w tej odmiany polskiej już się charakteryzuje tym, że te młode są białe od samego początku. I tak właśnie na tej fotografii widać te takie szarawe, brzydkie kaczątka i jeden z nich jest taki bielszy, co więcej stopy też, jak wystawi na łabuń stopę, co się czasem zdarza, mają o wiele jaśniejsze i wpadające taki róż. Dobrze. I tu tylko słów kilka, bo chciałam taką refleksję dla państwa z, tutaj przedstawić. Jest to ptak, który właśnie był największym ptakiem latającym, najcięższym ptakiem latającym w Polsce. Drob wielki. Józef Homoński te ptaki przedstawił już w, we Francji, jak był pod, pod, na wakacjach. My straciliśmy tego ptaka w ubiegłym wieku. I ten ptak jest generalnie na światowej tutaj jego populacja jest zagrożona. Dzieje się tak między innymi przez właśnie zmianę sposobu uprawy, tak? I chemizację oraz polowania, ten ptak został. Po prostu w naszym kraju uznany za wyginie, wyginął i ostatni raz był widziany właśnie w 1986 roku. Więc jeżeli nie będziemy bronić siedlisk, gdzie te ptaki mogą po prostu spokojnie żyć, zakładać i rozmnażać się, no to będziemy mieć więcej takich przypadków. U naszych zachodnich sąsiadów nadal można zobaczyć dropie. Dzięki temu, że je reintrodukowali. I im to przyniosło no, pozytywne skutki. U nas też był w planach reintrodukcja dropia, tylko jeżeli nie będzie siedliska dla tych ptaków, to bezsensownie będzie je wypuszczać, bo i tak nie będą miały możliwości rozmnażania się i przeżycia. I tylko tutaj właśnie jeszcze jest młoda samiczka, jak do nas drop zaleci, to z niezwykle wielką sensacją ornitologiczną. Ten ptak, kto wie, może kiedyś się uda właśnie te ptaki reintrodukować. I tak na sam już koniec chciałam Państwu pokazać, że Józef Hełmoński też umiał dostrzec, Piękno w takich pozornie rzeczach, które byśmy przeszli obojętnie, tak? Tutaj ma, namalował wykroty leśne, między innymi w puszczy też malował Białowieskiej. I chciałam tylko wspomnieć o tym, że właśnie te wykroty, które do niedawna jeszcze w lasach, tu się mówiono, że leśniczy ma bałagan, są bardzo ważnym elementem w ekosystemie i kumulują przede wszystkim właśnie nam tą wodę. Drzewa rozkładają się, to zależy już od gatunku, ale na przykład dom potrafi się rozkładać 100 lat i naprawdę jest jak gąbka. Jest bardzo takim cennym surowcem, już pomijam fakt, że w nim rozwijają nam się różnego rodzaju grzyby, śluzowce, jest dla płazów schronieniem. To również przede wszystkim w takiej retencji wody też jest bardzo ważnym elementem i on naprawdę gromadzi nam tą wodę i no teraz jest duży nacisk na to, żeby też nie usuwać tych martwych drzew, ponieważ... On Swoją funkcję powinny dalej pełnić i spokojnie się rozkładać, bo to jest sam plus. Też wcześniej sądzono, że tutaj pożarnicze takie kwestie, ale to nie jest właśnie prawdą, ponieważ badania dowodzą, że no właśnie te martwe drzewa potrafią w bardzo duży sposób tą wodę zatrzymywać i ją chłonąć. I pozwala to właśnie też na jakąś retencję wody, nawet w tych w suszach. Kiedy mamy suszę, to, to są bardzo cenne elementy właśnie w lesie. Więc tutaj, już nie przedłużając, yy, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo nie usnęli. <klucza> <klucza> dziękuję.